sposobem z motomaniakami dotarliśmy aż na Sycylię, żeby sprawdzić kolejnego SUV-a, czy bardziej crossovera Skody. Przypomnę, że jest trzeci z kolei, bo najpierw było Yeti. W zeszłym roku pojawił się Kodiak, już klasyczny SUV. I w tym roku debiutuje Skoda Karoq, a więc mniejszy SUV, który na rynku w ofercie zastąpi Skodę Yeti. Karoq jest stylistycznie oczywiście bardzo zbliżony do Kodiaka i trudno się temu dziwić, bo auta są bliźniacze, reprezentują dwa sąsiednie segmenty, a więc w przypadku Karoqa mamy segment C, w przypadku Kodiaka ewidentnie wkraczamy do segmentu D, a więc dużych samochodów zdolnych do jazdy w terenie. W tym modelu mamy silnik doładowany diesel 1.6 o mocy 115 koni mechanicznych, który współpracuje z genialną, jak w naszej ocenie, przekładnią dwusprzęgłową DSG. I samochód rzeczywiście spisuje się bardzo fajnie. Myśmy przejechali w tej chwili już 90 km w bardzo górzystym terenie i naprawdę trudno znaleźć tutaj jakieś zasadnicze minusy. Oczywiście na polskim rynku dla nas minusem jest niestety cena. Faktem jest, że auto oferuje bardzo bogate wyposażenie, nawet już w tej wersji podstawowej. Te wszystkie systemy bezpieczeństwa, asystenci, kierowcy i tak dalej, cały ten infotainment już znajdziemy w wersji podstawowej wyposażenia. Nowy kompaktowy SUV, kolejne słowo w naszej ofensywie w segmencie właśnie SUV-ów. Rozpoczęliśmy oczywiście od modelu Kodiak, który spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem przez polskich kierowców. Liczymy na to, że podobnie będzie sprawa wyglądała w przypadku mniejszego kompaktowego SUV-a, jakim jest Karoq. Karoqa można wyposażyć w jedną z jednostek silnikowych rozpoczynających się od 1.0 TSI poprzez 1.5 TSI, 1.6 TDI i 2.0 TDI. Moc to odpowiednio od 115 koni mechanicznych po aż 190. Przy czym ten wariant dopiero pojawi się w możliwości zamawiania. To inne kompetencje, Karoq to inny model. Model, który ma przepastny bagażnik, bardzo przestronne wnętrze. Można wyposażyć go w szereg nowych systemów bezpieczeństwa, które znane są naprawdę z segmentów wyższych, segmentów premium. Samochód, w którym stawiamy na komfort, na bezpieczeństwo, no i na przyjemność z jazdy, którą na pewno będzie można odczuć. Ale te przemyślane rozwiązania Skody od lat to mocny argument marki. Bagażnik, haczyki, system Varioflex w tej chwili od kilku lat stosowany w innych modelach również pojawił się w Karoqu. Oczywiście tak, przemyślane rozwiązania są zakodowane gdzieś w DNA naszej marki, w tym projektowaniu samochodów, w tym przygotowywaniu samochodów, któremu jesteśmy wierni. Niemniej jednak oczywiście to nie jedyne kompetencje tego modelu. Karoq może być wyposażony oczywiście w napęd na cztery koła, w automatycznym skrzynie DSG. Naprawdę pozwala odczuć bardzo duży komfort z jazdy. Będzie spełniać wymagania także rodzin z dziećmi, będzie spełniać wymagania miejskie, także radzi sobie poza utwardzonymi drogami, więc naprawdę głęboko wierzymy w sukces tego modelu. Kompaktowy SUV albo crossover. Trzeci SUV wyprodukowany przez tego czeskiego producenta. Pierwsze było Yeti, w zeszłym roku pojawił się Kodiak i teraz mamy przyjemność na Sycylii poznawać Karoqa. Karoq to auto, które będzie oferowane, czy już jest praktycznie oferowane, z dwoma silnikami benzynowymi o pojemności 1 litra 115 koni oraz 1,5 litra o mocy 150 koni mechanicznych oraz z dwoma dieslami w różnych wersjach mocy o pojemności 1,6 115-konnym i 2-litrowy, które mogą współpracować albo z przekładnią sprzęgłową DSG 7-stopniową, albo z 6-stopniowym manualem. Karoq jest oczywiście samochodem 5-miejscowym, typowo rodzinnym.
Wymiary tego kompaktowego SUV-a są następujące. Długość 4382 mm, szerokość 1841, wysokość 1603 mm. Natomiast duży rozstaw osi, wynoszący aż 2638 mm, zapewnia wyjątkowo przestronne wnętrze. Ceny nowej Skody Karoq startują w Polsce od 87 900 zł. Karoq posiada bagażnik o pojemności 521 litrów, ale po złożeniu tylnych siedzeń jego pojemność wzrasta aż do 1630 litrów. Opcjonalny system tylnych foteli VarioFlex umożliwia dostosowanie pojemności bagażnika w zależności od potrzeb, od 479 do 588 litrów. System VarioFlex składa się z trzech oddzielnych foteli, które można indywidualnie dostosować, a także istnieje możliwość wyjęcia wszystkich foteli. Wtedy SUV staje się vanem o maksymalnej pojemności 1810 litrów. Główne systemy Columbus i Amundsen są wyposażone w punkt dostępowy Wi-Fi. System Columbus jest dostępny z opcjonalnym modułem LTE. Łączność internetowa opiera się na obecnie najszybszym standardzie mobilnej komunikacji radiowej, dzięki któremu pasażerowie mogą swobodnie korzystać ze swoich telefonów i tabletów. Nowe usługi online na telefony komórkowe Skoda Connect są podzielone na dwie kategorie. Multimedialne usługi online są wykorzystywane do przekazywania informacji oraz nawigacji. Usługi Care Connect oferują pomoc w razie awarii lub w nagłych sytuacjach. Przycisk połączenia alarmowego Emergency Call, który w Europie ma być elementem standardowego wyposażenia już od 2018 roku, obecnie jest oferowany jako opcjonalna usługa Care Connect. Dostęp do dodatkowych usług online można uzyskać za pośrednictwem aplikacji Skoda Connect. Aplikacja ta służy do zdalnego sprawdzania, konfigurowania oraz szukania miejsca zaparkowania samochodu za pomocą smartfona. W modelu Skoda Karoq inteligentna funkcja parowania samochodu ze smartfonem osiągnęła nowy poziom. Platforma SmartLink Plus, która jest kompatybilna z Apple Car, Android Auto, Mirror Link oraz SmartGate, jest dostępna jako opcja dla podstawowego systemu multimedialnego Swing. W wyższych systemach multimedialnych SmartLink Plus jest standardową opcją. System PhoneBooks natomiast jest wyposażony w technologię ładowania indukcyjnego, łączy smartfona z anteną na dachu pojazdu i jednocześnie ładuje go bezprzewodowo.